się w naszą samochodową przestrzeń i rejestrują wszystko to, co dzieje się na drogach. Z reguły, tak na wszelki wypadek. Przy kolizjach bardzo dobrze wykorzystywać te filmiki. To może się przydać, jeżeli chodzi o dowód w sprawie. A skoro sama policja nawołuje, by filmować, filmujemy i wrzucamy do sieci, co często sensu nie ma. Nie wszyscy jesteśmy policjantami, nie mamy uprawnień. Zostawmy tą część dla policji, niech oni zajmą się swoją rolą. Od sierpnia, gdy ruszyła policyjna akcja Stop Przemocy Drogowej, tylko do komendy w Krakowie wpłynęło 300 filmów. Za nimi poszły mandaty i wnioski do sądów przeciwko sfilmowanym. Nie słyszałem ani o jednym przypadku, aby osoba, która na takim filmiku się pojawiła, skarżyła czy to policję, czy to autora nagrania, aby wystąpiła z pozwem cywilnym, czy z pozwem o naruszeniu dóbr osobistych. W Polsce nie, ale na Zachodzie już tak. Tam do sprawy podchodzi się inaczej niż u nas. Głupota, kto nie ma z nic do roboty, to sobie znajdzie jakieś zajęcie. I nie śpisa na jakiegoś innego. W Austrii to szpiclowanie nazwano monitoringiem, za stosowanie którego bez zgody grozi kara, bagatela, 10 tysięcy euro. Kamerki są też zakazane w Szwajcarii ze względu na ochronę danych osobowych. W Luksemburgu ich użycie może skończyć się grzywną lub karą więzienia. Może też dla psów. Dupę się będziemy jechali piękną serpentyną w górach i będziemy chcieli ją sfilmować. Może się okazać, że będziemy mieli dreszcz na plecach, żeby nas policja nie zatrzymała i nie zażądała 10 tysięcy euro. W Polsce nie ma ustawy o monitoringu, więc filmować można dowoli. Jak przypominają urzędnicy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, na własny domowy użytek. Ale, co jest bardzo ważne, takich filmów nie można absolutnie upubliczniać. Jeżeli byśmy zdecydowali się, przestrzegam, na zamieszczenie tego typu filmu w sieci, to wtedy możemy się narazić na zarzut naruszenia dóbr osobistych. A także proces i pewnie wysokie finansowe zadośćuczynienie. Może nie tak wysokie jak to w Niemczech, ale też pewnie niemałe. Publikacji nagrań z rejestratorów zakazują przepisy wielu europejskich państw, o czym warto pamiętać, chwaląc się w sieci obrazkami z podróży. Dzięki takiemu małemu urządzeniu możemy nagrać fascynujący, piękny film drogi lub też najdroższy w naszym życiu paradokument. Wszystko zależy od tego, czy nie przekroczymy granicy. Nie tylko państwa. Paweł Kuska, Fakty.